DJ Prezenter. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu wesel, poprawin i innych imprez okolicznościowych. Telefon 504 580 380. Piłkarze LKS-u Jankowy 1968 pracują nad odpowiednim przygotowaniem formy przed rundą wiosenną na boiskach grupy drugiej kaliskiej klasy A. Zawodnicy do tej pory głównie pracowali w sali gimnastycznej Gimnazjum w Mroczeniu. Szkoleniwiec z Jankowy Przemysław Zając skupił swoje treningi nad siłą i wytrzymałością. Tak, to jest śmieszne trochę i ciężko drużynę przygotować, tak żeby tego 30 marca, czyli na koniec praktycznie 1 kwietnia, żeby była w pełnej dyspozycji i rozegrała tych 12 meczów na pełnych obrotach. Bardzo trudno to zrobić, a piłkarzom wiadomo się nudzi i chcieliby już grać w lutym, tak jak Ekstraklasa. Niestety nasze warunki pogodowe są takie, jakie są. No, trzeba jakoś to będzie spokojnie. Zaczęliśmy, mówię, bardzo wcześnie, ale za to bardzo spokojnie i myślę, że gdzieś dopiero od 15 lutego, na 6 tygodni przed rozpoczęciem ligi, dopiero zaczniemy gdzieś zasuwać, tak można powiedzieć. Ale mecze sparingowe rozpoczynacie już od najbliższego weekendu. Tak, bo wiadomo, że piłkarze najbardziej co lubią, to grać w piłkę nożną i niech chłopacy sobie pograją, natomiast same wyniki, tak jak mówię, będziemy to początek marca, mnie będzie interesować gdzieś 8, jak gramy. Natomiast to pierwsze to są przerywniki podczas tej takiej żmudnej, ciężkiej pracy, którą wykonują tutaj na sali przy gimnazjum w Mroczeniu. Przemek, podobno zrezygnowaliście z nowym zarządem już z zawodników zaciężnej armii, powiedziałbym z Kalisza. Oni byli przydatni, kiedy trzeba było po prostu nawet liczebnie wzmocnić kadrę z Jankowych, a teraz postawiliście ewidentnie na swoich piłkarzy tutaj lokalnych. No tak, to zawsze to było planem w Jankowych, żeby dojść do takiego, żeby grać swoimi chłopakami. Natomiast wielki szacun dla tych chłopaków z Kalisza, na których zawsze można było liczyć. Nigdy nie zawiedli, zawsze zostawiali kawał swojego zdrowia na boisku i chwała im za to, wielkie dzięki. Natomiast teraz przyszedł kolejny okres w klubie, gdzie po prostu tylko będziemy grali zawodnikami z Jankowych bądź z okolicznych wszystkich miejscowości. Trener Zając jest przekonany, że drużyna bez problemu zajmie miejsce w środkowej strefie tabeli. A klasa jest taką bardzo specyficzną ligą, tak to nazwijmy, ligą, przepraszam, sama nazwa, klasa, że poziom tych rozgrywek jest, no, uważam, bardzo niski, że ostatnia drużyna może wygrać z drugą, bo tam lider może jest poza zasięgiem, z drugą czy z trzecią drużyną i w ogóle to się nie przekłada na jakąś tak utrzymanie formy czy umiejętności piłkarzy. Mówię, no ja jestem zaskoczony A-klasą in minus, na pewno, poziom jest niski i gdzieś proste granie do przodu daje jakieś tam efekty. Do tego dochodzi gdzieś jakaś tam praca sędziów, boiska i wszystko się nakłada na to, że jest to bardzo trudno. Gdybym miał typować wyniki co niedzielę, by było to bardzo trudne. Ktoś kiedyś powiedział, że lepiej przejechać afisze i poczytać, gdzie są zabawy, dyskoteki, wtedy można potypować wyniki paprasy. Tak, to jest chyba racja. Szczególnie tak jak mówię, my mieliśmy w tamtym roku dużo chłopaków, 9-5, oni mieli 18 i to też się odbijało na formie drużyny, bo mówię, tych 6 czy 7 zawodników teraz też mamy no, problem, tak to nazwijmy, bo chłopacy mają na przykład maturę, a to jest najważniejsze i trzeba się z tym pogodzić, to jest tylko A-klasa i na razie zabawa. Ale w przyszłym roku myślę, że zarząd też ma takie plany, że oczywiście tam będziemy sobie myśleć na przyszły rok. W najbliższą niedzielę o 9 rano na boisku w Kępnie Jankowy rozegrają sparing z Olszową.